Witam tutaj Folkmar w kolejnym odcinku The Long Dark. No i cóż, w ostatnim odcinku straciliśmy spodnie przez wilki. Udało nam się złapać dwie rybki. Zjedliśmy trochę, odpoczęliśmy, mamy trochę energii. I trzeba będzie już opuścić to jezioro, bo naprawdę nic już ciekawszego nie znajdziemy. Musimy znaleźć więcej materiałów i trzeba będzie iść w górę przy ofisie i omijać wilki, bo zjadły mi spodnie. Dobra, czyli na razie wyglądamy nieźle. Mamy wodę, mamy żarcie dla psów. Jakoś powinniśmy to przejść. Jak tu widzicie, dni spędzone już. Spaliłem tu tyle kalorii, straciłem trochę krwi, było ryzyko infekcji. Ale cóż, ruszamy się tam. Potrzebujemy drewna. Ile mamy kalorii? 1300. Jak połamie, no ja stracę trochę. Stół, będę miał 6 kawałków drewna. 8 kawałków szafki, tylko stracę 500 kalorii. I prawdopodobnie zmęczę się nimi użebnie. No dobra, połamy tą ławkę. Trochę mniej kalorii stracimy. Zyskamy 4 kawałki drewna, bo ostatnio zaczęło nam brakować, o dziwo. No dobra, wyjdźmy stąd. Zobaczmy, czy gdzieś dojdziemy. Dobra, daleko tak nie zajdziemy. Spróbujemy złowić trochę rybek, zamknijmy się w środku. Już jest poranek. A Jezu. Minus 10, spróbujmy rozpalić ognisko. Odpalimy od patyczków. Jako rozpałki użyjemy tego. Trochę się ogrzejemy i spróbujemy złapać rybkę. Pięknie. Dorzućmy nogę. Take torch. Paweł, jesteś geniuszem. Właśnie opracowałeś, jak zrobić pochodnie. Zróbmy sobie jeszcze jedną pochodnię. Zgaśmy ją. Dwie nam powinny wystarczyć. No dobra. Jest nam już tak zimno. O, dobra. Nie, nie chcę pochodni. Proszę ją odłożyć. O nie, zgasło, no kurka wodna. Poszło. Na 2 minuty. Dorzućmy trochę tego. Dorzucimy jeszcze patyków. Na minutę 23. Nie wiem, ile zajmie nam rąbanie tego lodu. Mam nadzieję, że ognisko nie zdąży zgasnąć. Dobra, ile mamy? Jeszcze trochę. Dorzućmy patyka. Dorzućmy drugiego, spoko. Żeby można było porąbać te szafki, to było git. Dobra, spróbujmy przez godzinę, może coś złapiemy. Jest! Idealnie. Dobra. Przyrządźmy rybkę. Mamy 22 minuty. Możemy nie zdążyć jej przygotować. Dobra. Gotujemy. Ładnie skwierczy. Super. Wymyć jeszcze jedną. Serio? Już zdążyło zamarznąć 1%. Stick of truth. Dobra.
Zebraliśmy drewna, mamy 2 godziny. Rozwalamy lód. 2 godziny łowienia. O, mamy mało energii. Git. Zrobimy coś jeszcze, czy urwiemy linkę. Pana, pięknie, super. Dobra. Dorzućmy jeszcze tego patyka. 10 minut, może zdążymy usmażyć przynajmniej 2 z tych rybek. Dawaj, 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 za szale. Aha, pewnie nie daliśmy rady. Mało kalorii, jesteśmy głodni i spragnieni. Kurczę. Dobra. 1006 kalorii. Jakoś da radę, mamy 2 tłuste ryby. I puchę żarcia. Mamy haczyk i mamy linkę. To jest naprawdę super. Dobra. Nic tu nie gania. Wracamy do naszej chatynki. No i już widzę jednego. Pałęta się. Cholery, pałętałem się przy biurze. No to nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Chyba, że obejdziemy to jakoś naokoło. Tylko jak to obejść naokoło? Zaraz, mamy jeszcze pochodnie. Czyli możemy je trzymać na dystans. Jeden wilk. Tam jest jakieś przejście. Próbujmy, może tam coś znajdziemy. Znajdziemy coś albo nic. Bus albo przewóz. Musimy się wydostać z tego jeziora. O, włączyła się muzyczka. Coś to oznacza. Czy mamy jeszcze batonik? Nie, batonik już pierdzieliliśmy. Nie jest super zimno, to nam bardzo pomaga. Czyli dobry moment wybraliśmy, żeby stąd się wyrwać. Tam jest jakieś drewno, może być potrzebne. Dobra, jesteśmy przy ujściu rzeki. Dobra, nie słyszę żadnych kroków tutaj na razie. Zobaczmy, czy to drewno, jak porąbiemy, to w czymś nam pomoże. 188 kalorii, 45 minut. Dobra. Rąbiemy. Dobra, jesteśmy trochę przechłodzeni, ale nie ma tragedii. Porąbmy jeszcze to, bo to jest naprawdę świetne źródło ognia. Dobra, minęło trochę czasu. Mam nadzieję, że hałas nie zwabił wilków. Zające. Nie, nie, spokojnie. Choć patyki się przydadzą. Musimy opierdzielić. Aha, odmarzamy. Choroba, że jasna. Dobra, opierdzielamy puchę dla psa. Tak, otwieramy otwieraczem i opierdzielamy, bo... Została nam jedna kawa. Jesteśmy wymrożeni, więc może jak odpalimy pochodnie, to nam się trochę cieplej zrobi. Ach, choroba. Dobra, uciekł. No nie poradzimy. Pochodnia trochę nam pomaga. Może znajdziemy jakieś inne miejsce. Nie mam zamiaru zostawać tutaj po nocy. Patyk, kit. Co to jest? Gałąź. Nie marnujemy energii, nie bawimy się. Dobra, weźmy jeszcze tylko tą gałąź. No odmarzamy, no choroba, odmarzamy. Albo dostaniemy hipotę. No nie, jeszcze mi powiedz, że wiatr się zbiera. Dobra, trzeba się trochę pośpieszyć. Idziemy korytem rzeki, więc... Jasna cholera. No i przekręcimy się. Nie znajdziemy zaraz żadnego
schronienia. Biegamy w samych porkaciach. Bawełnianych czy bawełnianych, ale niestety. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy odmrożeni. Jest choroba. Zapal, zapal. Zawsze jakaś ochrona przed... Odmarzamy. Niedobrze. Uwaga, niech ta rzeka gdzieś doprowadzi. Nie wiem, czy był najlepszy pomysł, aby iść tym korytem. Dobra, już zamarzamy. Choroba. Ostry wiatr wieje. Dobra, w miarę otwarty teren, więc... Zamarzamy. Git. Dostaniemy hipotermii i będzie normalnie po wtokach. Wejdźmy tutaj, może coś znajdziemy, ale nie wilka. Nie, tu nic na razie. Nie mamy. Kurde, to wieje jak cholera. Jakiś most. Może za tym mostem coś będzie. Próbujemy tam dobiec. Najgorsze jest to, że się przemęczeni. Cholernie dziadowską ochronę przed wiatrem. Ale nic, trzeba się jakoś przebić. Ale tylko nie trafić na wilki. Najgorsze jest to, że... Jest cholerny wiatr. Dobra. Szyny kolejowe. Co to jest? Coś tam jest, dobra. Nie wiem, gdzie to nas doprowadzi. O, przeszliśmy rzeką z tej strony, więc... Będzie trzeba iść tędy. Jesteśmy zmęczeni. Odmrożeni. Wiatr jest zbyt duży. Co to jest? Dobra, ziomek. Uwaga, miej coś... Miej ciepłe spodnie. Cholera. Nic nie ma. No cóż, nie ma co gościa winić. No Jezus Maria. Jesteśmy przemęczeni. Słyszę wilka chyba. Co to było? Tylko lód. Tam jest jakaś tama. Jeżeli tam się dostaniemy, to może być jakieś rozwiązanie. Zanim wymarzniemy. Jesteśmy już przemęczeni. Czy to jest jakieś schronienie? Tu by wziął. O! Błagam cię, nie zemdlej tutaj. Na litość boską, wiem, że jesteś przemęczona, ale... Jeleń. Coś z niego skurujemy. Bierzemy żarcie. Godzinę. Nie. Na razie musimy go zostawić. Najważniejsze to jest się odgrzać. W środku. Zobaczmy, co nam się tu uda. Dobra. Zapalmy te pochodnie. Coś tu znajdziemy. Jerrycan. This stuff will come in handy. Jerrycan. Dobra, mamy 2,5 litra. Dobra. Marzniemy i jesteśmy przemęczeni. Nie ma tego na razie rąbać. Jezus Maria, dżinsy! This pack is getting kinda heavy. Jasne, że zakładaj, dziewczyno. Rozpałka. W szafce mamy... nic.
Dobra. Wiecie co? Nie wiem, co to za miejsce. Ale na razie spróbujemy rozpalić ognisko tutaj. Kurde, nie mogę rozpalić ogniska w środku. No serio? Ale dobra. Przynajmniej nie jest tak zimno. Może będzie tutaj jakieś miejsce, żeby rozpalić ognisko. Dobra, ktoś wyłamał drzwi, żeby się tu dostać. I'll take it. Narzędzia. Jest. Mistrzostwo świata. Dobra, opłaciło się. Opłaciło się wyjść. Metalowa półka. Łom! Ludzie, mamy łom! Książka. Woda. Właśnie, jak wygląda nasze... Jesteśmy głodni, zmęczeni, lekko przemrożeni. Amunicja do karabinu. Dobra, naprawdę, trafiliśmy chyba na jakąś żyłę złota. Problem tylko w tym, że nie możemy rozpalić ogniska. Soda. Git. Dobra, ale na razie musimy znaleźć jakąś, nie wiem, beczkę, cholera wie co, cokolwiek, żeby rozpalić ognisko. Da się włączyć? To nie wiem co. Metal table. Nic z tym nie zrobię. Mam nadzieję, że jesteśmy tu sami. Dobra, mamy workbench. Łuki, szafki. Nie można rozpalić ogniska w środku. Co my tu mamy? Dobra. Teraz ten. Dobra. Jesteśmy zmęczeni, zmarznięci i głodni. Czy mamy jeszcze jakieś żarcie? Dobra. Papu, 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 papu. Kawa, herbata, woda. Dobra, idziemy. O! First aid kit. Dobrze, przeciwbólowa. Candy bar. Jest, jest. Eat, eat. Już mniej głodni jesteśmy, ale jesteśmy ciągle przemęczeni. Latarnia. Ma sobie trochę kresolu. Dobra. Czy wtedy możemy tą starą zniszczyć? To nie ma nic. Ta jest w dobrym stanie. To możemy zniszczyć, że na to godzinę. Nie. Nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu. Musimy znaleźć sposób, żeby rozpalić ognisko. Bandaże, fajnie. No dawaj. Flara. Nie głupi pomysł. Dobra. Dobra, idźmy w głąb, może coś znajdziemy. Byle tylko nie kłopoty. No fajnie, zaczęła się straszna muzyczka. Jesteśmy zmęczeni jak jasna cholera. Moglibyśmy rozłożyć łóżka. Dobra, zaczęło się odliczanie. Zobaczmy, że coś się uda zrobić. Drewno, fajnie. Co jest? Dobra. Dziewczyna się trochę spięła, ale to... Firebarrel! Kurde, ludziska! Jesteśmy uratowani. Bzium! Poszło! Nie, moja droga. Czy to był warg? O cholera. Odpal. Ktoś tu się zgubił. Poszedł stąd. Poszedł. Zatłukę cię, bydlaku, tym nożem. Dobra. Jestem wykończony. Mam rozwalony nadgarstek. O, fajnie, pomogło mi albo... przeciwbólowa albo kawa. Bomba.
Dobra, to są środki przeciwbólowe. Z tym bydlakiem tutaj będzie ciężko. Zapraszam to na 3 godziny. Ten bydlak nadal tam jest. I będzie na mnie polował. Ja jestem przemęczony. A co za bydle? Trzeba będzie go zatłuc. Mam nóż, więc może by mi się udało, ale jestem przemęczony. Czekajcie, zrobimy tak. Na razie nie będę go tylko odstraszał. Dobra, może uda nam się szybko zrobić kawę, to przynajmniej trochę mnie to pobudzi. Chrzęść, chodź. Dobra, zatłuczony. Poszarpał mi ubranie. Ale przynajmniej bydlaka ubiłem. Dobra, jest nam przynajmniej zimno. Ach Jezus. Że nie ma prostego. Dobra, a teraz mi rozwalił kostkę. Co za bydle. Dobra, odłóżmy tą przeklętą pochodnię. Gdziekolwiek ona jest. Jedna się już nie nada. Dobra. Dodajmy jeszcze trochę firewood. Mamy 4 godziny ognia. Spróbujemy ugotować. Zrobić sobie kawę. Zostałem już jedna kawa. Wypijmy tą kawę. Jestem boję się, że to jest za dużo żarcia. Nie znajdziemy. Dobra, kawa mi trochę pomogła, ale i tak będę musiał się przekimać, przynajmniej za 2 godziny. Nie poradzę się. Zobaczmy z tym bydlakiem, co to by... O, fajnie. Możemy dostać trochę mięsa. Wyrwiemy mu flaki. Przydadzą nam się do zrobienia łuku. Dobra, zostawmy go tutaj na moment, gdzie jest nasze ognisko. Wygląda nasz stan. Jesteśmy cholernie głodni. Myślałem, że to kolejny wild wyjdzie, ale to chyba metal po prostu trzeszczy. Zrobiliśmy sobie mięcho z wilka. Na ile nam to starczy? 700 kalorii. Dobra, wcinamy. Powiem, że kalorii nam zaczęło już trochę brakować. Jesteśmy głodni i jesteśmy zmęczeni, jak jest na choroba. Dobra. Smażmy tego basa. Zjedzmy bydlaka. Postaram się przekimać jakieś 3 godzinki. Dobra. Mam przynajmniej sporo kalorii. Jesteśmy najedzeni. Pijmy wodę. I idziemy w kimę. Dobra. Czyli mogę powiedzieć, że na razie ten odcinek jest dość owocny, emocjonujący. Dobra. To będzie koniec na dziś. Widzimy się w następnym odcinku. No i cóż. Widzimy się. Pa, pa.